życie bywają różni, przebiegli i okrutni. Mają różne oblicza, tak jak różne mają lica. Ten wygląda na szyderce, tamten z ryja na morderce. W zupełności nie wiesz, z kim masz do czynienia. Bądź raczej ostrożny co do nowych znajomości. Chyba nie pragniesz być zrobiony bez litości, bo dużo jest takich, co nie mają sumienia i zrobią to chętnie, zaraz w oku mgnienia. Bez zastanowienia zdeczą twoje marzenia. Po prawdzie nie wiadomo, kto jakie ma problemy ze swą własną osobą, jaką podąża drogą i jakie ma intencje. Miej do siebie pretensje za to, że nie jesteś czujny. Możesz pędzić się do trumny na własne życzenie, bo nie miałeś pojęcia, z kim masz do czynienia i nie będziesz mieć. Bo żeby kogoś poznać, trzeba beczkę soli zjeść. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim. Chcesz wiedzieć z kim? Z kim? Z kim masz do czynienia? Weź bliżej chodź i czytaj ze spojrzenia. Nie pierwszy lepszy typek, który nie uznaje zdrady. Lubi alko, zapach cipek i wpojone ma zasady. Zaufanie, szczerość, do kompletu lojalność. Za popełnione błędy bierze odpowiedzialność. Nie pozuje na kogoś, kim naprawdę nie jest. Uważa, że co było nie jest, nie pisze się w rejestr. Stara się zrozumieć przeróżne niuanse. Każdy powinien mieć daną jeszcze jedną szansę. Myśli zostaw co u podstaw, sam umie wybaczyć. Woli gorzką prawdą i słodkim kłamstwem cię raczyć. Ma taką osobowość, dla wrogów to nie nowość. Słyszę co za gość, on to potrafi dać w kość. Ma coś do powiedzenia, uskutecznia marzenia. Bez wątpliwości cienia, z takim kimś masz do czynienia. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim. One też bywają różne, są piękne, puste, próżne. Odbicowane lale, które łasy są na każde. Szybki wóz, markowe ciuchy, ekskluzywne perfumy. Mieć zrobione ciski, dla nich to powód do dumy. Wszystko co dadzą od siebie, to japa, cipa, dupa. Wreszcie sytuacji, otwarcie palą gupa. Zero inicjatyw własnych, zwykła materialna suka, która pierwszego miliona u boku lamusa szuka. Z drugiej strony ona, sztuka, która jest świadoma swoich zalet, mądrości, dochować i wierności. W dymce ma ułożone, dobry materiał na żonę. Zadba o dom i dzieci, na balety nie poleci. Nie ma zwyczaju zdradzić, swych bliskich nie chce ranić. Nie zostawi swej rodziny w najczarniejsze godziny. Z którą przyszłość wybierasz, czym prędzej czy później sprawę sobie zdasz, z którą do czynienia masz. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim. Z kim masz do czynienia? Szatan jest dobry człowieka. Wyraz mi na zachowanie, nasuwa się pytanie, jakie daje ci się, że do czynienia masz z kim? Z kim? Ty nie jesteś nią, a ty nie jesteś nim.